Szanowni Państwo, ostatnie tygodnie przyniosły niezwykłą mobilizację i zaangażowanie całego społeczeństwa w walce z epidemią koronawirusa. Również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie ze środowiskiem naukowym podjęło szereg koniecznych działań. Zadecydowałem o uruchomieniu dodatkowych środków na tę walkę. 7 milionów złotych przekazałem na produkcję 200 urządzeń Ventil, które podłączone do respiratora w tym samym czasie mogą wentylować dwie osoby. 25 milionów złotych trafiło do Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na badania służące walce z COVID-19. Jednocześnie trwają prace nad polskimi testami na wykrywanie koronawirusa. Nie muszę nikomu tłumaczyć, jak ważna to inicjatywa. Od jej powodzenia zależy życie i zdrowie wielu ludzi. Dlatego na ten cel do Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk przekazałem 15 milionów złotych. Dzięki temu w najbliższych dniach uzyskamy aż 150 tysięcy testów, polskich testów. W związku z epidemią wprowadziliśmy też niezbędne zmiany w regulacjach prawnych dotyczących podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki. Między innymi zawiesiliśmy kształcenie na terenie uczelni, zapewniając możliwość nauczania zdalnego. Ustaliliśmy, że organy kolegialne uczelni oraz organy kolegialne samorządu studenckiego i doktoranckiego podejmują w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej wyłącznie uchwały niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Przygotowaliśmy pakiet specjalnych rozwiązań dla studentów i doktorantów. Automatycznie przedłużyliśmy ważność legitymacji studenckich i doktoranckich do 31 maja. Zaproponowaliśmy zawieszenie spłaty kredytu studenckiego oraz uproszczenie trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów. Przygotowaliśmy propozycję regulacji do projektu tzw. drugiej tarczy antykryzysowej. Między innymi możliwość zmiany terminów ustawowych związanych z funkcjonowaniem systemu szkolnictwa wyższego i nauki w 2020 roku, a także, to ważna dla Państwa informacja, przedłużenie o rok okresu ewaluacji działalności naukowej. Ubiegły rok zakończył się rekordowym zyskiem polskich uczelni w wysokości 1,5 miliarda złotych. Jest to niezwykle ważne w nadchodzącym kryzysie. Całemu środowisku akademickiemu i moim współpracownikom serdecznie dziękuję za niezwykłą mobilizację. Dziękuję operatorom sieci komórkowych za wsparcie studentów i doktorantów w odbywaniu zajęć zdalnych za pomocą nielimitowanego transferu danych. Proszę, abyście pamiętali, że Polska, zwłaszcza teraz, w obliczu kryzysu na niespotykaną skalę, potrzebuje Waszego zaangażowania, poczucia odpowiedzialności za siebie i za innych. Dziękuję za wszystko.